Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zasłuchanych. Jest ze mną Maciek, który ziewa. Jestem. Jest no Tomek. Jestem. Słuchajcie, jest godzina 18:09, a Maciek ziewa. Pięknie. Właśnie zmęczony całym dniem. Pięknie się bawisz. Także słuchajcie, szybko. Dzisiaj kolejny odcineczek i dzisiaj standardowo jak zawsze, dzisiaj tłumaczy Tomek, jutro ja normalnie tłumaczę, a za tydzień wybieracie już dla Maćka i dla mnie bezpośrednio, także a potem zobaczymy. Znowu dla Tomka i dla Wojtka, potem tak. Znowu dla Wojtka dla mnie czy jakoś. Wojtek to pilnuje tego. Tak, Wojtek tego pilnuje. Tak, ja staram się tu pilnować i panować nad hałastrą i słuchajcie, my was standardowo jak zawsze zapraszamy. Jak ja się starałem zapraszamy... pilnować, to nie wywali. Zapraszamy na G2A jak z naszymi kodzikami. Macie oczywiście taniej. Też dziękuję bardzo wszystkim moim wspierającym, także no. I to by było tyle. Także i pamiętajcie zostawić łapkę w górę. W ogóle Tomek, w ogóle Tomek. Jeszcze bezczelnie się do niczego nie widzę, Maciek, słuchaj sytuacji. Ostatnio u mnie na DBD, jeżeli ktoś z was DBD nie ogląda, to polecamy, bo to jest po prostu... Oczywiście trojaczki. Tak. Były ostatnio właśnie trojaczki. Tomku, masz bardzo dużo przesterów. Echo. Ale... Tak, masz echo SN. Zważywszy, że nie było wtedy Tomka, to ja powiedziałem, że wbijcie dużo łapek, żeby pokazać Tomkowi, że go brakuje. I Tomku, niestety musicie się zmartwić, ale ludzie wbili 1000 łapek pod DBD, więc jeżeli cię następnym razem... Mało! Ale ja tyle powiedziałem. Jeżeli cię chciałbyś tyle osiągać. Jeżeli cię nie będzie następnym razem, to ja chcę powiedzieć, że wszyscy macie Tomka, no nie będę mówić co, bo potem będzie na mnie, że ci coś tam spada. Wojtek nawet w każdym razie, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie i zaczynamy. I dzisiejszy tytuł, temat Tomka to jest Until Dawn, jeśli się nie mylę. O. Także... Until Dawn, więc no, to do mnie. Halo? Tomku, zamkniesz tam nas? Wojtek, nie, bo nie, ja... Bo on dobra, to Maciek, zamknij. Ja wchodzę w sobotę. Dobra, ja już jestem zamknięty. Idę do siebie. Także zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. To może być okropnie. No, a ja tylko też, słuchajcie, przypomnę, pamiętajcie o tym, że im więcej łapek pod komentarzem osoby, która im więcej ciebie, tym ten jakby wygrywa. Dobra, Tomku, jedziemy. Bardziej to czuję, nie wiem. I Maćku, pamiętając poprzednie odcinki, nie pytamy się. No, ja nie mam zamiaru już. No, dobrze. Na pewno. Weźcie białą wełnę. No. Im więcej ciebie... No. Działem. Macie mieć przed sobą ścianę złotą? No. Jak macie ten nasz punkt startu, ten środkowy, co nie? No. Postawcie na nim białą wełnę. No. I teraz zróbcie łączną kreskę od strony diamentowej aż po złoto, po czerwoną. Po prostu przez całość dobra. Ma iść biała kreska. Biała kreska. Ej, bo demonetization dostanę, Tomku. Nie wolno tak, nie wolno mówić o białych, kreskach. Dobra, taka na prosto i w prawo. Mam już. Ja ci nic nie mówię, No dobra. Cztery. Nie no, mów tylko, że masz, że zrobiłeś, żeby Tomek mógł dalej kontynuować. No. Zrobiłeś, Maciek? Carry on, carry on. Dobra, to zdublujcie to jeszcze raz do góry. Czyli double nie white kreska. Tak, jeszcze raz taka sama biała kreska, tylko do góry. I będziemy szli warstwami. Aha, dobra. Bo to białe to jest po prostu pomocnicze, póki co. Okej. Okay. Aha. Dobrze. No ja już mam. No ja też. Dobra, to teraz jak macie ten widzicie środek, gdzie jest ten? To teraz, jak jest środek, dajcie jedno do góry. No. Jeden tylko kwadracik, na środku, żeby był. No. Mhm. I jeszcze raz dajcie jedno do góry. Mhm. No. Czyli wyszło wam takie, no nie powiem co, no widzicie, prawda? Taki fiflak. No fiflak. Takimi dużymi pulsami. Teraz weźcie sobie czarną wełnę. Tomku, od razu mi się przypomniała ta koszulka, którą mieliśmy Maćkowi kupić na Ali. No, ale ona była fajna, pasowała do niego. Ahaha, nie wiem o co wam chodzi. Dalej. Dobra, przechodzimy tak, żeby mieć przed sobą ścianę złotą, a po lewej ścianę diamentową. Mhm. No. I teraz tak, będziemy kłaść na tym od lewej do prawej, wszystko warstwami. Czyli tak, pierwsza kratka jest wolna. No. Druga jest wolna. No. Trzecia jest czarna. No. Czwarta jest czarna. No. Potem macie 7 przerwy. Okej. Okay. Potem jest czarna. Dobra, czyli robimy odbicie lustrzane po prostu. Dokładnie. Macie no, odbicie lustrzane. Tam mają być dwie czarne i potem do czerwonej dwa wolne.
Maćku, no, odbicie lustrzane. U mnie nie jest jak w lustrze. Maciek, okay. Odbicie lustrzane zrób. Zrób odbicie lustrzane. No, zrobiłem, ale to tak nie. 2, 2, 3, 3, 2, 2. O. No a ci, co mi gadasz? Wiesz, Wojtek, dobrze, może to ja już Hieronie 1. Dobrze, to ja już się nie odzywam. Dobrze, no Tomku, dalej tłumacz. No, dobra. Potem jest. Idziemy już wyżej. Mm-hmm. Następną warstwę. Jedno jest puste. No. Potem okay. Jest czarne. Od lewej do prawej, Maćku. No ja wiem. W sensie od diamentowej do czerwonej. Tak. No dobrze, tylko że jak ja mam zrobić ułożyć? W sensie... Postaw sobie biały ogólnie. Klocek, Maciek. No właśnie wiem. A, bo czy tak, no możecie używać tego białego. No mam w powie... No dobra, no to pierwsza jest jaka? Biała. Nie to pytamy. Tak nie, w sensie... Dobra, pierwsza jest biała, no dalej, tak. Co? Potem jest czarna. Na samym końcu te białe wszystkie zniszczymy. No dobrze, potem no. Jest, o Boże, jak to się nazywa? Błękitna wełna. Mhm. No. Błękitna wełna. Mm-hmm. No. Czarne. Mhm. No. Białe. Jakieś oczy no. Kobry. Białe. No. Białe. No. Białe. No. Białe. No. Czarne. No. Mhm. Błękitne. Dwa razy pewnie. Dwa razy. Odbicie już tam dokładnie. No czarne. Tutaj, dobra, to już mam. No. I białe. Nie dobrze. Wiem. Taka metoda chyba będzie najłatwiejsza, tak. Żeby wam to wytłumaczyć, bo... Czekajcie, tu już zrobiłem, czy to jest tu? Dobra, przechodzimy znowu od lewej do prawej. Mm-hmm. Następny rząd. No. Dajemy klocek czarny. No. Błękitny. No. No. Dwa razy różową. O. To już jakieś oko sauronowe jakaś zmiana, jakieś oczy kobry. To kakaowe oko, no. Halo. Błękitna. Aha, i tu pewnie będzie dalej czarna. Czarna. I z drugiej strony tak samo. No przestań! No co, no ja już robię, bo... Biała. Czarna, dobrze, biała. No. Ja zaburzyłem Wojtkowi. Tak. I dobrze, zaburzę mu czarna. Jak czarna? No jak czarna? No po białej czarna. Okej, okay, mówię tak, jak jestem tutaj, proszę bardzo, no. Czarna. Biała. Okej, okay, no. Czarna. No. Błękitna. Ja już chyba wiem, no. Co to jest. Dwa razy różowe. No. Błękitna. No. I czarne. Ja już wiem, co to jest, ale nie dobrze. Będę mówił. Weszłeś, Maciek, do ściany? Tak. Maciek, jak okay, będziesz dobra. Wiedział, co to jest, to powiedz. Ja nie wiem, co to jest. Ja już wiem. Następny rząd. No. Czarna. To jest Claudette Morel tutaj szukasz, czy co? Nie. A może Klodet z Orange is the New Black? Polałbym rudą. Jest bardziej charytmatyczna. Rosjankę. Tak. No, dalej. Czekajcie, na którym skończyliśmy? Na czarnym. Czarnym. O, błękitne? No. Dwa razy różowa? No. Błękitna? Mhm. Czarna? Mhm. Puste. A czy no biały? No. Czarne? Tak, jakieś titis wyglądają, no. Titis. Tak jak są czerwone na czarne, więc białe. No. Czarne. No. Błękitne. No. Dwa różowe. No. Błękitne. No. Czarne. Ja już wiem, co to jest. No. Zwłaszcza ten środek, przez ten czarny środek już czaję, co to jest. To jest takie ciasteczko dobre. No. Kuki. No. Dobra. O, nowa linijka. No. Czarne. No. Błękitne. Tak. Trzy różowe. Obelissimo, no. Jakiś postęp. Różowe. Halo? Błękitna. No nie wiemy, kiedy skończycie. No to... Błękitna. No, błękitna, no. Trzy czarne. O Jezu. No. Czarne, błękitna. Błękitna? No. Błękitna. Różowe. Błękitna. No. Błękitna i czarna. Maćku, powiedz, że wiesz już, co to jest, proszę cię. Nie wiem. No jak to? Nie wiem, no to wygląda jak lot na patyku. Podpowiem ci Until Dawn. No ja wiem, że... Wojtek, serio? Co tam jest takiego ważnego? Znaczy, no, totemy są bardzo ważne, tak? Ale czy to jest totem? Dobra. To jest linijka. No. To są jakieś gały? Co to jest? Czarne. Czarne. Mhm. Pięć błękitnych. Boże. No. Czarne. No.
jasno-szary. O, jakie przełamanie barwy. No. Tak. Czarny. Czarny, dobrze, no. 5 błękitnych i czarna. Mhm. Co to kurde jest? Ja nie wiem, czy mam za dobrze nic, jak tak wam dyktuję. To wiem, jak to akurat od lewej do prawej to jest, wiesz... Może zmienię, nie, nie. Czekajcie, może inaczej mam... Żadne zmiany. Nie zmieniamy, no, dyktuj, dyktuj. Puste, czyli białe. No, a potem te białe będziemy musieli usuwać, tak? Tak. Dobrze. 3, 4, 5... 6 czarnych. No. Szare. Szare, dobrze, no. 6 czarnych. No i białe, czyli nic. Co za wafel jakiś jest? Co to jest? Następna linijka. Mhm, a to jest trzy wysokie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no. Siedem, no. O mój Boże. Dawaj. O Boże, czekaj, gdzie skończyłem? To, tu. białe. Widzicie, jak łatwo zakręcić Esena? No. Nie, bo to jest tak, jak wytasz, jak się rozglądamy, potem coś wyobudujemy, potem w którą stronę miałem patrzeć? No ja dalej, dobra. Tomas. Słuchajcie, pierwsze to jest przerwa, czyli białe. No. Czarne. Ile czarnego? Jeden? Jeden. No. Nie pytamy. Niebieska. Aha. Wełna trzy razy. Ale błękitna czy niebieska? Niebieska. A wcześniej też była, bo ja też rozdawałem błękitną. No wcześniej była błękitna. Aha, dobra, o Jezus. I trzy razy. No. Trzy razy. Czarne. A ja odlatuję, sorry. Dobrze. No. Jeden przerwy. Biały. No. Czarny. No. Biały. No. Czarne. No. Ty się w jakąś zebrę na pasach bawisz, no? To zakonnica przechodząca przez pasy. Nie, to ten Momo z tego, z nauki jazdy, Tomek. A, no tak. No. Czekajcie, było już czy niebieskie, nie? To czy niebieskie? No. Czarne? I białe. I białe. Co to jest? Co to jest? The fuck? Następny rząd. Czarne? No. Niebieskie? No. Dwa pomarańczowe? O, no, musiał coś od siebie dać. No. Niebieskie? Tak. No. Czarne? No. Trzy białe? No. Czarne? Niebieskie? Z Wendigo? Nie, no to jest. No. Dwa pomarańczowe? No. Niebieskie? No. I czarne. Maciek, jak się oddalić i na to spojrzysz, to będziesz wiedział od razu, o co chodzi. Nie, nie wiem, co to jest. Och. To wygląda jak motyl! No, wow, brawo! Congratulations! Wygrałeś internet. Boże. No dalej. Czarne? No. Niebieskie? No. Ja bym się bardzo bardziej jak kucik spodziewał. No. Niebieskie? No. Czarne? No. 5 białych. Czarne. Tak. Bieskie. Pomarańczowe. No. Bieskie. Czarne. No. No i następny rząd. Czarne. Jezus, no. Dwa niebieskie. Tak. Czarne. Tak. No. 7 białych. Jezu. Tak. Czarne. Dwa niebieskie, czarne. Okej. Okay. Dobra, ostatnie dwa rzędy. Dobrze. No. Czarne. A potem trzeba jeszcze usunąć te białe, tak? Czarne, no. Niebieskie, czarne. Ja się w tych kolorach pogubię, nie? No, dalej. 7, 8, 9 białych. Jezus. Czarna, niebieskie, czarna. No. O, Wojtek już przyspiesza, żebyśmy się pogubili, słyszysz to? Tak. Znaczy, ja nie wiem, czy ja się tutaj już raz nie zgubiłem, ale dobra, nieważne. Teraz tam, gdzie dawaliście te niebieskie na samej górze, dajcie na nich czarne. Po jednej i po drugiej stronie. No. Takie, żeby wyszedł z kosu. No. No i witamy motylka. Czekajcie, ja tu jedną rzecz... Usuwam białe. Ja tu tak, tylko jedną rzecz dodam, bo mam wrażenie, że tu zapomniałem.
Ej, nie edytuj ty, oszukisto. Można. Ja, Przecież można. Ja też często edytuję, jak ten. Pięknie. Jak mi się zdaje, że coś źle zrobiłem. Dobra, ja wychodzę. No to ja też wychodzę. Ja usłucham białe. Chciałem wam to inaczej dyktować, ale to było za dużo tych skosów i nie wiedziałbym, jakby wam to miałem... Skosy! To jest... Która jest sobotą? Niebieskie. No, niebieskie. No jest motyl, jak się patrzy, no. Taka ćma bardziej. Mam inaczej. Okej. Okay. Mam inaczej. Który, to jest twoje, Tomek? No. To mam identycznie. Ja mam inaczej. O. Jak to Wojtek, ty masz inaczej? Mam inaczej, bo... To nie masz, bo musiałem źle... O, Maciek tam też ma, zobacz, jak skrzydło obgryzione. No, ja mam górę inaczej. Wojtek... Czy jest tutaj koło mnie? Które jest moje? Twoje, Maciek, jest to tutaj. To? A to ty, no bo ty masz kwadrat to jakiś zrobiony dziwny. Tak, skąd i mi tam wyszło pomarańczowe. Ale ty, Maciek, czemu ty masz tej klocka jednego źle na górze danego? Bo tak kazałeś na niebieskim. No, na niebieskim? Na dałeś. Aha. Po jednej stronie dałeś na niebieskim. Ej, halo! Sorry. No dobrze, no cicho tam. Co to tam ma być, ty? Ej, to wygląda jak Galaxy Fold. Mój wyszedł taki grubiutki bardziej na górze, po prostu dłużej dojrzewał. A no tak, jest starszy. To ja mam punkta, tiroriro. Ja też mam halo. Wojtek, zrobiłeś błąd. Ale Maciek, każdy motyl jest inny. Ej, wiesz co, ej, ty jesteś naprawdę bukwa. Walczysz po prostu o te punkty, naprawdę, ja nie wiem. Ale ja nie jestem bukwa. Ale to w sumie racja, bo każdy motyl ma inne. Każdy motyl jest inny, mój drogi. Ty też miałeś, Maciek, jednego błąda. Właśnie, ty miałeś troszkę tam coś mu hapsnęło podczas lotu. Gdzieś nas hapsnę. Chciałem powiedzieć piórko, Boże. Skrzydełko po przejściach. Tak, skrzydełko po przejściach, always. Może to Maybelline. Ja chciałem czułka zrobić, ale nie wiedziałem jak. O Jezus, się zakręciłem. Czułka? Mm. No bo ja użyłem wcześniej, wiesz to czego? To tutaj byś musiał, tak, tutaj takie odstające dwa. Wiesz co, zbiłem? Tylko teraz się nie śmiejcie, bo to wygląda, jakby miał słuchawki. Czekaj, nie tak! Wiesz jak trzeba było zrobić? Patrz. Czekaj, to pierwsze to wyglądało. No dobrze. Patrz. No weź, no wygląda jakby... Trzeba było takiemu no zrobić, taki piorunochron. Ale czemu na mojej wersji, bo jestem szczelny? Wyjazd mi tym. Albo po prostu zrobić, o tak, na przykład. Chociaż nie, bo to... I to no właśnie, co no, byś nie dał i tak dziwnie wyglądało. Ciężko by było. Mam punkcik, dziękuję. No dobra, słuchajcie, także kolejny odcinek zasłuchanych za nami, także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, dajcie znać jak nam poszło. Dajesz mi punkta czy nie? Nie, to już nie chcę punkta. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dam pamiętajcie, mu, chociaż jest przymrużeniem oka. Łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Wpadajcie też do nas wszystkich na kanały. No i co? Ze mną był Maciek. Byłem. Był Tomas. Byłem. No i jutro... tak, Tomas. Tomas Andersen. I jutro u Maćka będzie... Co będzie? Minecraft. Tak, i będzie temat Król Lew. Tak, idę wyczyścić jeszcze SN-a. Tak. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy. Trzymajcie się, cześć i pa! A co to zostało po tym, po... To jest prącie.